Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Mario i Luigi Dream Team. Dalej jesteśmy w tym śnie, to jest chyba czwarty odcinek z tego co pamiętam. Czekajcie, podgłoszę troszeczkę. I kontynuujemy naszą podróż. Tu jeszcze nawet nie widzieliście chyba tej walki, jak wygląda w Dreamie, w śnie. Ale zaraz się tym, no to przekonacie, dosyć fajnie rozwiązane. Jest nasz koszmar, który porwał Peach. Mario! Ciśniemy, czekajcie. O, będzie można chyba przetestować nasze możliwości. Zaraz zobaczycie właśnie, co mam na myśli, mówiąc, że tu walka jest inaczej rozwiązana. Luigi po prostu w nas wchodzi. Dziwnie to brzmi. Ale dzięki czemu mamy większą energię, więcej mocy, więcej życia. Dosyć fajnie rozwiązane, powiem wam szczerze. Ataki są oczywiście silniejsze. Luigi też tu będzie. Zobaczycie, jak to wygląda. I to jest genialne. Coś, kurczę, ekstra. Coś niesamowitego. Podobno później ataki łączone w tych snach Luigi'ego są genialne. Są tak masakrycznie dobre. Tutaj możemy sobie ustawiać, jak chcemy, w której linii po prostu chcemy stać. I albo ominąć, to czekajcie, najlepiej by było tu. Bo udałoby się kilku naraz trafić, jeśli oczywiście uda mi się, ale to powinno być dobrze, ponieważ to jest tylko tutorial. No dobra, dawaj. You're ready, yes. O właśnie, pięknie. Dobrze, dawaj. Dosyć dużo to jest tych tutoriali. Mówię wam, ja już mam troszeczkę godzin gry, a jeszcze są elementy, które cały czas mi tutaj próbują oni na siłę pokazywać. Okej. Okay. No, jednego trafiłem, na szczęście. Okej, okay. Mało już zostało. Pięknie. No i poszli wszyscy. Genialne, naprawdę mi się to podoba. Zajebiście to jest rozwiązane. XB 10. Możemy kontynuować dalej. Ola, ola, magnifiku. Magnifik. Tak, walcz ze wszystkimi, a pewnego dnia będziesz niepokonany. Wiadomo. Weźmiemy sobie jeszcze tą monetę. 50 punktów, 50 końców, dosyć sporo. A, czekajcie, bo jeszcze nie wszedłem tutaj w te drzwi. Tam chyba był po prostu jakiś bloczek, który możemy opróżnić. Tak mi się zdaje. A nie, sklepik jest. To dobrze, to bardzo dobrze. Bo trochę chyba kasy mam do wydania. Gear. Zobaczmy, co jest do kupienia. Dobrze, że zaszliśmy. 355 monet. Dosyć sporo. Moglibyśmy te buty kupić. 190 kosztuje. Albo... 12 defa lub atak dochodzi nam, tak? Co by wybrać? Weźmiemy buty. Bo są droższe. A. Tak, teraz tak. Gdy przydałoby się sprzedać. Może tam starczy jeszcze na drugie. Cozy Wear. Increase your death whenever you take damage. O, zwiększa twój defense za każdym razem jak obrywasz. Dosyć fajne. I na pewno jest droższe niż te, które nosimy w tej chwili. Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Ja nawet nie zobaczyłem, ale my chyba dostaliśmy te spodnie podczas którejś walki. Zapomniałem w ogóle sprawdzić. Gear. Picnic wear. Cozy. No, defa nam podnosi. Pewnie, że bierzemy.
Okej, dobra, tamte sprzedamy. Może starczy, a jak nie, to kupimy Luigi'emu chyba coś innego. Dawaj, dawaj, dawaj. Sel, sorki. Picnic wear. To mam chyba podwójne, nie? Dwieście. Tak, to jest podwójne. Cozy wear. Kurczę, mam dwa. Okej, czekajcie tu. Ja muszę zobaczyć jeszcze raz, bo chyba mam po dwie rzeczy. I chyba nawet nie będzie trzeba niczego kupywać. Zaraz zobaczymy. Dobra. To jest słabsze. To jest też słabsze. Luigi. A ty? No, widzicie, jest sandwich boot. To możemy mu dać. Picnic wear. No i to też możemy mu dać. Właśnie. Teraz jest dobrze. Posprzedajemy i zobaczymy. Dawaj. To. I to wszystko. Ile mamy kasy? 250. No może coś starczy. O 4 podnosi nam atak. A sandwich boots aż o 10. Dlaczego ja nie dałem tego Marianowi? A, dobra, nic. Jak to wygląda tutaj? 3. 140, tak? Dobra, kupimy to. I damy mu. Jeszcze tak, sprzedamy stare. I tyle. Tyle dobrego i tak, kurczę, nie wyszło niepotrzebnie. I tak sprzedałem tamte, które przed chwilą założyłem ciuchy. Ale nic. 150. Możemy jeszcze to mu dać. Na to nie starczy. Tutaj mamy już na maksa. Dobra, zobaczmy u Luigi'ego może. No Luigi ma tutaj buty akurat na maksa, ale... O, proszę. Dobra, on będzie miał wymaksowany w tej chwili na... Wszystko będzie miał na najwyższym poziomie. W tej chwili oczywiście, co jest dostępne. A jeśli chodzi o Mariana, to tam chyba tylko butów mu brakuje. Ale to nic. I tak jest dosyć dobrze. Możemy iść i dalej kontynuować. Okej. Jedziemy z nim, jedziemy oczywiście. Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Zajebiście, to jest, kurczę, genialne. I przyłożenie. Luigi. Pięknie, kurczę, elegancko, no. Discount boots, cholera. Co oni tak sypią tymi butami? Dobra, zaraz to sprawdzę. Znaczy zaraz, później. Na razie, o, dawaj, kolejny. Tutaj zawsze w takich grupkach są większych, ale... Czekajcie tu, dobrze. Dobrze, jest dobrze. Pięknie, kurczę. Elegancko. Nie mogę się doczekać tych specjalnych ataków, kiedy nam dojdą, bo mam tam trochę godzin gry za sobą, a na mam dopiero jeden atak, ale nie z tego snu, ale ze zwykłej rozgrywki, wiecie, z tego drugiego świata. I nie wiem właśnie, jak wygląda tutaj. Widziałem tylko na trailerach taki wir, który z Luigi robimy. Chyba jestem dobrze w linii. Pięknie. No dosyć mocne ma stąpnięcie już Marian. Luigi zresztą też. Mushroom.
I mamy levelek, zajebiście. Czwarty level chyba już. Tak jest, czwarty level. No dobra, oczywiście. Dwójeczka jest. 34 już mamy, fajnie. No to co, lecimy, tam na górze jesteś, ale czekajcie, zejdziemy tu, bo jeszcze kilku przeciwników na pewno spotkamy. Dobra, dobijesz wszystkich? Tak jest, wszyscy. Luigi zaraz też będzie miał level, ale to za chwilkę. Muszę zobaczyć, co tam na górze było, bo tam była jakaś, nie wiem, no właśnie platforma, która się przesuwała. Może tam gdzieś jest jakiś bloczek. Też warto sprawdzić. Właśnie trochę... aha, właśnie. No ale żem, kurczę, to zjebał. Teraz tam pewnie tylko raz uderzę i już będzie koniec. No ale nic, zobaczymy, zobaczymy. No właśnie, tak jak myślałem. Dobra, nic, wracamy. Znowu spieprzył, co? A jest, jest tutaj. No i mamy bossa. Dobra, teraz trzeba, wiecie co, trafić w tego odpowiedniego Mariana. On jest chyba w środku. Trzeba patrzeć. Tak jest. 22 total. On będzie się przemieszczał. Nieraz zostaje w środku, a nieraz... o, jest na rogu. A, nie trafiłem. Jest. Właśnie, trzeba teraz... a kurczę, dawaj, 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 dawaj. Tych, których trafiliśmy, po prostu będziemy musieli unikać. Został w środku, na pewno. Pięknie, 21. I teraz nie jestem pewien, ale chyba jest w środku. Tylko, że zmieniamy tutaj chyba teraz taktykę. No właśnie, tutaj już całkiem inaczej rozwiązana jest, zobaczcie, walka. Jest dużo nowych elementów, naprawdę. Kurczę, jeszcze ktoś dzwoni. No dobra. Dawaj. Pięknie, pięknie, pięknie. I teraz nie zauważyłem, gdzie jest. Okej, mi... kurczę, i mnie trafił niestety. Okej, ty jesteś tutaj, na bank. I mamy po walce. Pierwszy taki, powiedzmy, konkretny boss. Chociaż nie był trudny. Ale mamy go z głowy. Jakieś buciki znowu poszły. Luigi level. Mario też już dużo tam dostał. Przed chwilą miał level, ale już dosyć sporo widziałem, podskoczyło mu tam. Okej, 2. 30, ładnie. Yahoo!
Słuchajcie, skończymy w tym miejscu. Sorki, że będzie taki krótki odcinek, ale niestety telefon muszę tutaj odzwonić. Zresztą sami słyszeliście, że dzwonił. A okej, ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć.